Wiecie, kto utrzymywał Jezusa? Się zdziwicie, jak wam powiem. O Bogu po ludzku, odwyk.com. Pamiętam, jak ileś lat temu był taki, a może dalej jest, taki podcast, coś tam, pastor przedsiębiorca, czy jakiś tam ksiądz biznesmen, coś takiego. I tam usłyszałem taką koncepcję, że Jezus był, ogólnie handlował nieruchomościami i się z tego utrzymywał, że był, nie wiem, wynajmował, czy sprzedawał, czy coś. Ogólnie, że miał jakieś nieruchomości. Ktoś doszedł do wniosku i w związku z tym, hej, wszyscy robimy biznesy jako chrześcijanie, bo Jezus nam dał przykład. No i jakoś tak od razu odruchowo stwierdziłem, że co za kompletny powalony idiotyzm, ale z drugiej strony myślę, a dlaczego idiotyzm? Może coś znowu przegapiłem w Biblii, a jest gdzieś, a ja nie widziałem, że Jezus był przede wszystkim biznesmenem, marketingowcem jakimś. No i zresztą czytam, ale to tam nie ma, no nie ma, ale są ciekawe przesłanki, gdzieś tam są takie kawałki, z których wynika, że Jezus być może miał mieszkanie w Kafernaum, może. Nie wiem, czy miał, czy nie miał, chyba mógł mieć, nie wiem, tak wynika z tego tekstu, ale nic więcej nie wynika. Więc takie naciągane są koncepcje. I w ogóle mało kto się zastanawia, z czego ten Jezus żył, jak żył. I to wynika z kilku rzeczy, bo po pierwsze i przede wszystkim najczęściej ludzie podchodzą do Biblii jak do takiej bajki. No w bajkach się nie pisze, że ktoś, z czego ktoś się utrzymuje, albo ile razy dziennie oddaje mocz na przykład. Ja pamiętam, jak byłem mały i czytałem Stary Człowiek i Morze, to mnie tak ta książka ugodziła swoim realizmem, bo pamiętam wyraźnie do dzisiaj, jak mnie zszokowało, jak to było napisane, że główny bohater oddał mocz. No, w książkach, żeby ktoś oddał mocz, to mi się pierwszy raz zdarzyło. W książkach jakichś takich przygodowych, czy fikcjach, czy nawet bardziej realistycznych, to tam nie ma takich rzeczy. Jak się zamyka kogoś w więzieniu, na przykład w filmie, nie wiem, jakieś Gwiezdne Wojny, czy coś tego typu, no to się zamyka kogoś do więzienia na przykład na 5 dni i on tam nie je, nie pije i nie robi żadnych rzeczy fizjologicznych, a mimo to jest super czysto i on jest dalej świeży, ubrany i ma takie ładnie ułożone włosy po 5 dniach zamknięcia. I ten, jak on to robi? No więc nie ma takich rzeczy, mówię, nie ma. No i właśnie ludzie do Biblii podchodzą na tej samej zasadzie najczęściej, że to jest taka bajka, że to są mity. No w mitologii nikt kupy nie robi. No, że Atena nie musi chodzić do ubikacji. Albo jakiś Zeus, albo inne takie rzeczy. No i jeżeli w głowie ludzie mają w Biblii to samo, jeżeli w głowie mają to samo podejście, jeżeli chodzi o Biblię, no to tak samo rozumują, więc nie spodziewają się, że ktokolwiek utrzymywał Jezusa, bo Jezusa nie było. Przecież to jest tylko bajka. W bajce to ten Jezus mógł fruwać. Ale no i tak ma, jest, nie? No i dlaczego tak ludzie mają? Ja wiem, może dlatego, że chyba kościoły im takie podejście promują. Jakoś tak wszystko jest takie nierealistyczne w kościołach. Myślę, że jedną z większych, największą złą robotę, nie największą, ale kupę złej roboty robi koncepcja, żeby dzieci jak najczęściej, jak najwcześniej zacząć bombardować Biblią. No dzieci sobie oczywiście wszystko to sklasyfikują jako bajkę od początku, bo dla nich to nie ma jakiegoś większego znaczenia, że tam Jezus komuś uzdrowił ucho, czy że królewna Śnieżka machnęła różdżką, albo zjadła czarodziejskie jabłko, albo ktoś ją pocałował i wstała. To jest wszystko to samo dla dziecka. I jak już raz to ma w głowie, że Biblia to bajki, takie historyjki biblijne, no to już zostaje. Ja tu często słyszałem ludzi, którzy tak mówią potem, że no ja ostatni raz to dziecko, jak byłem dzieckiem, to Biblię czytałem i już tak widać, że tak ją traktuję. Ale Biblia, Nowy Testament tutaj w szczególności, też sam się tak nie traktuje. Biblia jest pisana jako książka historyczna, jako kronika. To są właściwie kroniki, większa część Biblii. Ewangelie to są kroniki wydarzeń, które się działy w Izraelu w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Także tam jest czysty realizm. Oprócz tych różnych cudownych rzeczy, które ludzie strasznie podkreślają, to tam przede wszystkim chodzi o realne opowiedzenie wydarzeń. Także tam każdy kupę robił. I też jak
Jezus wędrował przez 3 lata z całą szajką uczniów i innych tam jeszcze na kupę, to musiał z czegoś żyć. I tak się nikt się nie zastanawia nad tym. No, już częściej słyszałem, czy Jezus robił kupę. No to tak jeszcze, ale za co Jezus, czym Jezus płacił za kolację, to tego to nie za bardzo. Jakoś tak się odruchowo myśli, że tak chodził, wędrował po tej pustyni i już, nie wiem, ktoś mu dał rybkę i on tak się uśmiechnął i uzdrowił mu dziecko, a ktoś mu dał pomidora. No, mogłoby tak być, gdyby nie to, że za nim się snuło jeszcze 12 innych osób i tych 12 pomidorów też trochę dużo się robi. I oprócz tego, oprócz tych 12, to tam było jeszcze więcej uczniów. Tych 12 to tak na stałe z nim chodziło. Znaczy taka wielka banda to jest logistyczny problem. I nie ma bata, żeby nie było jakiegoś źródła finansowania. Skąd? Jak on to robił? To jest ciekawe o tyle, że no, że może to dać przykład, jak dzisiaj powinno się postępować. Bo dzisiaj, przypomnę, obowiązuje w kościołach do dzisiaj ciągle system dziesięciny, który ja uważam za szczególnie szkodliwy i obrzydliwy. I nie mówiąc o tym, że zupełnie nie biblijny. Biblia nigdzie nie każe, nie zmusza, no jesteś w ogóle, żeby zacząć od dziesięciny. Może to w innym odcinku powiem. Ale powiem, dobra, w skrócie, jak ja mam problem z tym. Po pierwsze, Biblia nie każe żadnym chrześcijanom być zapisanym do żadnego kościoła. Nie ma czegoś takiego. Po drugie, Biblia nie każe temu, kto już jest zapisany do jakiegoś kościoła, żeby dawał przymusowo 10%, bo tak każe Bóg. Nie ma czegoś takiego. Tak to, i co prawda jest dziesięcina, ale dotyczyła zupełnie innego systemu funkcjonowania religijnego, który się opiera na prawie mojżeszowym i lewickim. Więc tam trzeba było dawać 10%. Chrześcijaństwo się w ogóle nijak z tym nie wiąże. To jest nowe podejście zupełnie. I w Nowym Testamencie nikt nie żył z dziesięciny. Nie znajdziecie nikogo, żadnego apostoła, ani żadnego tam biskupa starszego, który by żył z dziesięciny, bo dostawał jakąkolwiek dziesięcinę. Czyli 10% z majątku, z zarobków, czy z czegokolwiek. Nie ma. Nie ma też żadnego nakazu o żadnym, żeby 10% dawać. Nic takiego nie ma. Więc mówię, ale już mniejsza z tym, bo możemy sobie wymyślać własne systemy funkcjonowania, jeżeli one są jakoś pożyteczne, uzasadnione czy coś. Dziesięcina nie jest. Jest zupełnie wypaczeniem tego, o co chodzi w chrześcijaństwie. Jest jakimś powrotem do faryzeizmu znowu, bo mówię, opiera się na zasadach, przymusie, poczuciu winy i bardzo często w kościołach, czy świadomie, czy nie, to ja nie wiem, ale odwołują się liderzy kościołów do poczucia winy, poczucia obowiązku i tego typu rzeczy śliskich, żeby wymusić na ludziach to, żeby dawali pieniądze. No, nie tak to miało być. W ogóle samo to wymuszanie, jakieś odwoływanie się do tak niskich rzeczy wśród chrześcijan, to już woła o pomstę do nieba, bo to w ogóle w chrześcijaństwie nie powinno mieć miejsca. Żadne odwoływanie się do poczucia winy, ani obowiązku, ani takie jakieś dziwaczne zastraszanie, że o, Bóg tak chce. A jak tak nie zrobisz, to robisz coś przeciwko Bogu. No przecież to jest skandaliczne podejście zupełnie. Nijak Biblia nie uzasadniona, nawet jakby było, to by należało unikać. No, więc jak to Jezus zrobił w takim razie? Dobra, Jezus nikogo nie zmuszał, nie wmawiał mu, że ma 10% pieniędzy oddawać mu na sprawy Boże, czyli jemu do kieszeni. No, w sumie akurat to było jedno i to samo, ale wmawiał, nie wmawiał, więc jak? Kot mnie, idź stąd, no kot mnie... Zaraz nim rzucę szklankę, potem mam szklankę. Kot, dobra, nie. Przestań się bawić kablem od mikrofonu. To było do kota. I okazuje się, że w Biblii nie musimy zgadywać, jak się Jezus utrzymywał, bo to jest napisane w Biblii. Ja to przegapiłem przez 20 lat. Czytałem ten fragment, mi po prostu przelatywał przez oczy i nie jakoś nie ten. No fakt, że się może nie tak specjalnie szukałem, czy są jakieś wzmianki, skąd Jezus miał pieniądze. Odziedziczył, czy ukradł, czy z nieba mu spadły. Jest jeden fragment, jak ryba przyniosła mu pieniądze na podatek. Znalazł, kazał tam Piotrowi złowić rybę, ona miała w ryju pieniążek i on nim zapłacił. Dobra, no to mu się może raz zdarzyć, ale on przez 3 lata tak chodził, a codziennie musieli jeść wszyscy ludzie i gdzieś spać. Są wydatki, no nie uniknie się. Nawet wtedy, w takich czasach, w porównaniu z dzisiejszymi, raczej prymitywnych, to i tak wydatki będą. No, muszą kupić szczoteczkę do zębów, czy sandała nowego, albo coś.
No, nawet jak jest tak ciepło, no, minimalne wydatki, no, jakieś tam jednak są. Jest napisane. I uwaga, czytam. 8 rozdział Ewangelii Łukasza wyjaśnia zagadkę. Na samym początku jest. I stało się potem, tu pisze Łukasz, który się zajmuje kronikowaniem tego wszystkiego, mówi, stało się potem, że chodził po miastach i wioskach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a 12 z nim chodziło. I kilka kobiet, które on uleczył od złych duchów i od chorób. Maria, zwana Magdaleną, z której wyszło 7 demonów, Joanna, żona Chuzy, zarządcy dóbr Heroda, i Zuzanna, i wiele innych, które służyły im majątnościami swymi. I tu jest ten fragment, na końcu małe zdanie, które każdy przegapia i mało kto wie. Jezusa utrzymywały kobiety. I tutaj jest opad szczeny, bo to powinno nagle wielu ludziom w wielu kościołach zaburzyć światopogląd. Przecież klasyczne podejście, takie nie wiem jak się to mówi, takie konserwatywne podejście, które ludzie uważają za chrześcijańskie, mówi, że to mężczyzna ma utrzymywać kobietę. To mężczyzna ma iść do pracy, żona ma tam dbać, kobiety mają tam od kogo domu coś tam robić, ale zarabiać i dawać pieniądze ma mężczyzna, to on ma przynosić. Tutaj jest napisane wprost, że to kobiety, że żona Chuzy, zarządcy dóbr Heroda i Zuzanna i jeszcze wiele innych służyły im majątnościami swymi, czyli no krótko mówiąc utrzymywały ich. No majątnościami służyć to znaczy dawać pieniądze, no nic innego to nie znaczy. No co może innego znaczyć? Nic. Więc tak, kobiety utrzymywały. To jest tak w ogóle rozwalający system, bo z różnych powodów, bo kobiety się w tym tradycyjnym takim modelu chrześcijańskim uważa za te, co im się należy, raczej im służyć i przynosić, nie, że one ma, znaczy mają służyć, ale nie, że zarabiać nie, kobieta nie może zarabiać, to jest niehonorowe. Przypomnę, że w polskim kodeksie honorowym, tym sprzed wojny jeszcze, jest zapis, że człowiek może przestać być człowiekiem honorowym w kilku przypadkach. Nie? Jak na przykład kogoś oszuka, jak zdradzi ojczyznę, takie różne rzeczy, jak nie odda długu, to przestaje być człowiekiem honorowym. Jednym z punktów jest, jeżeli jest utrzymywany przez kobietę. Nie może być mężczyzna utrzymywany przez kobietę, bo przestaje być honorowym. Więc zgodnie z polskim kodeksem honorowym, Jezus nie był człowiekiem honorowym, co znaczy, że nie mogłeś z nim się pojedynkować. Na przykład ani nie wiem, podać mu ręki i takie różne. No nie był człowiekiem honorowym, był utrzymywany przez kobiety, jest tu napisane wyraźnie, tylko jakoś to wszyscy pominęli. Co oznacza, że jako naśladowcy Jezusa, i tutaj mamy zgrzyt, bo teraz co z tym faktem zrobić? Jezusa nagle okazuje się, że tak, że nie był utrzymywany wcale przez system dziesięciny, wcale nie wymagał żadnego utrzymywania od nikogo, nie ma takiego polecenia, że jak chcesz za mną chodzić, to proszę bardzo, pierwszy punkt programu, 10% dla mnie i chodzimy sobie. No nie. Ludzie dawali z własnej woli, ale Jezus przyjmował utrzymanie od kobiet. No masakra przecież. I to. Od jakiej? Bo tutaj główną, na pewno odpowiedzialną za utrzymywanie Jezusa, nie ma tu wątpliwości, jak się pomyśli przez sekundę, jest ta Joanna, żona Chuzy, zarządcy dóbr Heroda. Dlaczego? Bo sytuacja jest taka. Był Herod, w Galilei rządził Herod. Herod był największym posiadaczem majątku na tym całym obszarze. Znaczy miał najwięcej nieruchomości. O. To był bogaty jak pierun biznesmen, oprócz tego, że był też rządzącym tam. To był po prostu zwyczajnie bogaty. Jego całym majątkiem, tymi wszystkimi posiadłościami, które największym posiadaczem majątku nieruchomości był właśnie ten Herod, zarządzał nim jakiś facet, nazwijmy go Z, od zarządzający. Więc pan Z był czymś w rodzaju księgowego, menadżera, jednocześnie zarządcą majątku. Przez niego przepływały wszystkie te sprawy finansowe. Oczywiście, że brał za to swój procent i miał jeszcze na pewno, jak dobrze zarządzał, to miał możliwości samemu się dorobić. Musiał być, nie ma wątpliwości, pierońsko bogaty. Niedużo dalej za Herodem na pewno. No, zarządca to zarządca.
biznesmen, menadżer i tak dalej. No to jest taki jak prezes firmy. Więc prezesem tej firmy, dyrektorem tej firmy, czy tam w zarządzie, o, był ten pan Z. I pan Z, no, zajmował się robieniem dobrze Herodowi, a przy okazji sobie, w postaci, żeby strumień pieniędzy płynął, i to duży. I ten pan Z miał żonę. Żona nazywa się Joanna, żona tego... Nie, no zaraz, nie jest pan Z, tylko Huza, przecież jest napisane, nie musimy zgadywać. Więc to był Huza, ten pan zarządca, menadżer Huza. I menadżer Huza miał żonę Joannę. Ta Joanna, coś było nie tak między nimi, ewidentnie, albo pan Huza był zbyt zainteresowany zarabianiem i nie miał czasu dla żony, albo ja nie wiem, co się tam działo, nie jest napisane. Domyśleć się łatwo po dzisiejszych czasach, jak to wygląda, jak jeden maniakalnie zarabia pieniądze, albo nawet nie maniakalnie, ale przykłada dużo serca, no to często żona idzie robić swoje i się im trochę psuje, albo przynajmniej są daleko od siebie o trochę, nie? Może nawet jest ok, ale jedno robi co innego, drugie robi co innego. Sorry, pieniądze tak działają, albo będziesz miał pieniądze, albo będziesz miał relacje. Ja nie mam pieniędzy. Znaczy mam gdzieś tam, żeby jeść, pić mogę, ale nie mam. W kategoriach tego, co ludzie uważają, że mieć pieniądze, to ja w ogóle nie mam pieniędzy. Jestem bardzo zadowolony z tego. Że nie jestem, nie, bo mam takie poczucie trochę, nie mam pieniędzy, co się stanie? No dobra, no to jest koszt, trochę stres i wszystko. Ale dobra, wracając do tematu. No był ten Huza i żona Joanna. I Huza na pewno siedział u Heroda, jeździł po majątkach, zarządzał, jak to się w tym biznesie robi. A Huza, nie, a Joanna łaziła za Jezusem, za jakimś rabinem. No na pewno Huza myślał, że jego żona jest troszeczkę tego powalona, bo chodzi z jakimś gościem, który no za bogatego nie wygląda, samochodu nie ma, iPhone'a nie ma, chodzi i opowiada jakieś religijne duperele. I no ale chodziła. I jako, że była żoną super bogatego gościa, no to sobie nie da się wyobrazić, żeby sama pieniędzy nie miała. No jednak co żona bogatego, to żona bogatego. I chodziła więc z tym Jezusem i służyła mu swoimi majątnościami, czy go utrzymywała. No, jak, to były czasy i zresztą w wielu ciągle krajach są takich, że nie za bardzo jest klasa średnia, czyli jak jest ktoś bogaty, to jest super bogaty, jest ktoś biedny, to jest super biedny. Kot widzi duchy, tak miauczy. Kot, przestań miauczyć teraz. Fajne rzeczy opowiadam o bogatych i biednych. No. Więc była, wszystko na to wskazuje, super bogata. Znaczy, że nie miała żadnego problemu, żeby przez 3 lata utrzymywać grupę tam 20-40 osób. Sama ona pewnie nawet jedna, ale więcej kobiet utrzymywał Jezusa. No ale ona najbardziej. I tutaj jest ciekawy paradoks historii. Bo to jest Herod, który, ten sam Herod, Herod Antypas, zarządca Galilei, rządzący Galileą, który zabił Jana Chrzciciela. Bo Jan Chrzciciel się do niego czepiał, że żyje potwornie niemoralnie i mu tam kazania robił, a Jan Chrzciciel był popularny, a Herod chciał być popularny, tylko na taki bardziej łatwiejszy sposób, czyli być bogatym, mieć władzę, wydawać pieniądze, przekupywać ludzi i tak dalej. No i ale robił se, co mu się tam podobało i brał se żonę brata, czy coś tam, nie pamiętam już. Jan Chrzciciel mówi, że hello, hello, to już jest syf i niedobrze, niedobrze. A Heroda to wkurzał. W którymś momencie zrobił imprezę, urżnął się, obiecał po pijaku, że zrobi, co tam dziewczynka pięknie tańczy, co każe. Dziewczynka powiedziała, pozbądź się wreszcie tego Jana Chrzciciela, mamy go wszyscy dość, bo nam robi kopiura, PR nam psuje. Herod był już na trochę nie za bardzo, mu się to podobało, zepsuje sobie PR jeszcze gorzej, jak będzie świętych ludzi ścinał, no ale dobra, trudno. Raz za porządnie ściął Jana Chrzciciela. Więc ogólnie Herod nie był przychylny temu, co robił Jezus, Jan Chrzciciel i inni tego typu ludzie, którzy mówili, że trzeba być człowiekiem to coś więcej niż zarabianie, to nie za bardzo Herod. No. I Herod miał swój majątek. Tym majątkiem zarządzał Huza. Wynikiem pieniędzmi, które były z dysponowania i zarządzania tym majątkiem,
te pieniądze miała żona Huzy, Joanna, i Jezus brał pieniądze od tej Joanny. Czyli Jezus był finansowany pośrednio przez taki łańcuszek, przez Heroda, którego krytykował też jednocześnie i nie uważał za specjalnie przyjaciela. To jest też ten Herod, przed którym Jezus był sądzony przed śmiercią. Także no, Jezus był tego świadomy troszeczkę, że w jakiś tam sposób to jest strasznie ironiczne, bo ten Herod finansował działalność Jezusa, za którą go właśnie sądził teraz przed sądem, a jednocześnie nieświadomy niczego, to jego pieniądze, jego majątek służył do tego, żeby ta działalność mogła mieć miejsce. Więc ciekawe rzeczy można znaleźć w Biblii. A, i to co mówię, no to wiecie, to już się opiera nie na domysłach. Znaczy gdzieś tam sobie domyślam się historii, ale to już jest bardzo wysoki poziom prawdopodobieństwa. No naprawdę nie idzie sobie wyobrazić realistycznie innego scenariusza niż ten, który mówię. A to, że utrzymywały Jezusa kobiety, to jest napisane tutaj wprost. No, żona Huzy, Joanna i Zuzanna i wiele innych służyły im majątnościami swymi im. Czyli nie Jezusa i całą tą grupę utrzymywały. No, nie jest napisane, że tylko one, więc inne źródła jakieś tam finansowania ten Jezus pewnie też miał. Ale to było ważne źródło. No, jest o tym wzmianka. Przy okazji gdzieś jest ta wzmianka. Dlatego jakoś to się przegapia zupełnie i ludzie nie zwracają uwagi, ale no, wzmianka może jest przy okazji, ale majątek Heroda nie był przy okazji. To był super majątek. Zarządca na pewno był też pierońsko bogaty, a żona Huzy miała dostęp do jego kasy. Więc bogaci ludzie naprawdę nie mają na co wydawać, więc jak już se wyda na wszystko, dalej ma tony, to już tak po prostu nudzi się i tu milion, tam milion, no już wszystko jedno, nie? Po prostu inna skala pieniędzy. Jak ludzie o takiej skali pieniędzy się potem kontaktują z ludźmi o takiej malutkiej skali pieniędzy, to jedni drugim mogą pomagać, jakby to jest taka dobra współpraca. No i dobra, i co z tego wynika dla nas? No, po pierwsze, widzę tutaj takie wnioski, że Jezus pokazał, że sposób działalności, który jest oparty na finansowaniu przez patronów, o, więc to co ja robię, jest, no okej, okay, przynajmniej dla niego był akceptowalny i spoko, można to tak robić. Co oznacza, że dlaczego nie można przyjąć wśród chrześcijan dokładnie tego modelu? To jest dobry model, dobry. Że znajdź sobie jakiegoś milionera, poczekaj aż przyjdzie i powie, że a może byś potrzebował trochę utrzymania i powiedz, tak, potrzebuję. A ja mówię, ale ja jestem kobietą. To, nie, kobietą, nie, kobieta, nie, nie. No nie, też nie. Powiedz, jak jestem kobietą. Mówię, no to co mnie to obchodzi? Bądź sobie kim chcesz, co za różnica? Chcesz pomóc? Pomagaj, bardzo dobry system. No i tak było z Jezusem właśnie. Więc Jezus to akceptował, jakoś nie robił też specjalnie ceregieli, nie mamy jakichś fragmentów, że się rozwodził na temat pieniędzy, że nie, pieniędzy to nie przyjmuj, bo to musisz sam zarobić. Paweł apostoł robił ceregiele trochę z pieniędzmi. Jako wielu apostołów żyło rzeczywiście też na tej zasadzie, i jest uzasadnienie w Biblii też wprost napisane, że to jest prawidłowa zasada, koncepcja finansowania, czyli że jak to jest wprowadzone do jednego zdania, godzien jest robotnik swojej zapłaty. To mówił chyba Jezus, a apostoł Paweł napisał, że młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska na przykład. To jest takie przysłowie, które oznacza, że jak ktoś coś tam sieje, to może przy okazji z tych owoców korzystać. Jest też porównanie do tego, że żaden żołnierz nie służy własnym kosztem. Nie? Więc są, no żołnierz rzeczywiście no nie szyje se sam munduru, nie? Ani sam sobie jedzenia do puszek nie wkłada, tylko robi to, co ma robić, a zajmuje się jego finansowaniem kto inny. On jest do czego innego, jesteś do czego innego. Bardzo dobrze, dobry system jest wszędzie w Nowym Testamencie potwierdzony bez... Nie ma żadnej tu dwuznaczności. O, nie ma jakiejś tam sprzeczności, że w innym fragmencie mówi, żeby raczej pracować samemu, jak się robi coś na rzecz jakichś tam rzeczy takich bardziej niematerialnych i trochę ważniejszych, nie? Takich ogólnoludzkich. Nie wiem, że chodzisz do domów dziecka, albo myjesz pijaka, albo uczysz kogoś Biblię czytać, albo w ogóle kogoś uczysz czytać, albo myśleć, albo cokolwiek. No, to
Nowy Testament daje model, jak powinno to być załatwione od strony praktycznej, czyli finansowej, że rzeczywiście powinni ludzie składać się na to, żeby ci jedni mogli robić takie ważniejsze rzeczy, a ci, co robią takie rzeczy bardziej materialne, zwyczajniejsze, czyli tam samochody naprawiają, programistami są i różne rzeczy, żeby dokładali, finansowali zwyczajnie. Jak ktoś jest milionerem, też jest przykład, że finansowała jedna żona milionera Jezusa. No. I dobrze. Więc ten system pokazuje jakiś model funkcjonowania i on jest fajny, ten model. Z jakiegoś powodu on się wypaczył w Kościele, mniejsza już skąd się to wzięło, to myślę, że z przeszłości zwyczajnie i ze strachu i z chęci władzy, może i kontrolowania ludzi, ja nie wiem. Ale ten system wypaczył się, bo teraz jest podobny system finansowania w Kościołach, tyle że dodaje się do tego przymus, element takiego wymagania. I jakby, że to jest... dodaje się to jakieś 10%, nazywa się to dziesięciną i stawia się to jako zasadę, ale nie ma takiej zasady w Biblii. W Biblii jest zasada absolutnej dobrowolności. Jak już decydowałeś, to tak rób. Jeżeli już raz decydowałeś, to rób, bo są i takie ostrzeżenia, że jak ktoś już zobowiązał się, a potem udaje albo oszukuje, to jest uważane za zło. Byli taka dwójka ludzi, co się tak zmówiła i dostali wyrok śmierci. No. Także przyszli przed apostoła, on się pyta, mieliście dać, czy nie mieliście dać? Mówi, da, mieliśmy dać, daliśmy. Mówi, nie, nie daliście, okłamaliście. Jeszcze okłamaliście nie mnie, tylko Ducha Świętego, bo przecież to było na rzecz Boga dane w ogóle. Po cholerę tak kłamać. Bum, nie żyje gość. No to wszyscy się przestraszyli, że ale jaja. Przyszła żona i ta sama rozmowa. Bum, nie żyje. No. I to było bez sensu i głupie, nie? Ale to nie jest wskazówka do tego, że trzeba dawać pieniądze. Dawajmy pieniądze, bo nas Bóg zabije. Nie ma nic takiego. Po prostu jest tylko mów prawdę, nie okłamuj. Jak nic nie dasz ani grosza na kościół, to nie daj ani grosza na kościół. I już, nie miej żadnych wyrzutów sumienia z tego powodu. Bo nie ma żadnego zobowiązania takiego. No, ale z drugiej strony to jest naturalny odruch człowieka, że ktoś chce dawać. No, do tyle to ja się przekonałem po już latach funkcjonowania na tej zasadzie, że ludzie z własnej potrzeby i z własnych powodów chcą dawać. Zresztą wcześniej ja byłem po drugiej stronie i to ja byłem tym, który zarabia, nie żaden milioner, ale tyle, że mam nadmiar, więc chciałem dawać z tego nadmiaru. To jest takie fajne uczucie, że możesz komuś pomóc, że się przydajesz jeszcze bardziej. Bardzo dobrze, że jest to uczucie. To nie można go, czemu mielibyśmy go tłumić? Jeżeli jest w tym nawet jakaś interesowność, to poczucie, że jestem, czuję się potrzebny, pomagam komuś, to widzę, że coś robi z sensem, pożytecznego i mam z tego satysfakcję, bardzo dobrze miej satysfakcję. No toż tym lepiej. Czy Joanna, żona Chuzy, czy myślisz, że co, nie miała satysfakcji, bo dawała Jezusowi? Ona udawała, że jest taka skromna. Nie, nie, ja ci to daję, ja nie chcę wiedzieć. Nie, nie. No może tak robiła, ale to trochę niepotrzebnie. Ja miałem satysfakcję, że ja byłam tą, która utrzymywała Jezusa. Ja byłam tą, która, dzięki której ten Jezus mógł funkcjonować. I niech się tym cieszy, bo rzeczywiście była. Ważna osoba w Biblii, której nikt nie pamięta dzisiaj. Nie widziałem, żeby jakoś ktoś w ogóle pamiętał, że na imię miała Joanna, była żoną Chuzy, który był menadżerem u Heroda. Ale to dzięki niej Jezus mógł to wszystko zrobić i to, co tu jest zapisane, to wszystko, co przez te tysiące lat miało wpływ na ludzi, to dzięki tej babce, która zamiast siedzieć sobie, pić szampany i tam, ja nie wiem, co tam się jeszcze robi, jak się z bogatym w tamtych czasach, no zamiast siedzieć z mężulem i korzystać z pieniędzy, to łaziła za tym młodym rabinem i jego uczniami przez parę lat, i jeszcze dawała im pieniądze i znosiła to wszystko, bo chciała być blisko niego, chciała się przydać. Dla niej to było ważne. Z jakich tam powodów to nie było, nie jest napisane. Na pewno były to jakieś powody nie biznesowe, tylko takie wynikające gdzieś z wnętrza człowieka. I no, satysfakcja na pewno się z tym musiała jakaś łączyć. Poczucie, że robi coś z sensem, coś dobrego, że te pieniądze się przydadzą w końcu na coś ważniejszego niż picie szampana, czy tam inwestowanie w następne rzeczy, żeby znowu były następne pieniądze, z którymi dalej nie wiadomo, co robić. Więc ona coś zrobiła sensownego. O niej jest w Biblii. Jest. Jakaś zmianka krótka, ale jest.
No, wiele bym dał za to, żeby być jednak w Biblii. To jest jednak coś. Przez tysiące lat ta książka jest czytana, dosłownie. Ciągle. Tłumaczona na wszystkie języki świata. No, może jakiś tam drobnych jeszcze to nie ma. Ale jest czytana i dla wielu ludzi ta książka jest ważna. Więc to, co zrobiła, było ważne. I potrafię to zrozumieć. No, dobra. Więc jakoś nie trzeba, myślę, tak specjalnie zmuszać ludzi do tego, żeby dawali. Więc dlaczego w tych kościołach się tak robi? Jeżeli trzeba kogoś zmuszać, żeby dawał na coś pożytecznego, no to jest znak, że coś jest bardzo nie tak. Jeżeli kościół robi dobrą robotę, czy jakaś tam grupa, fundacja, czy coś, no to wystarczy, żeby informowała i zachęcała. I już, i wystarczy. Ludzie zobaczą, zrozumieją, przeczytają i chcą sami z siebie przecież dawać. Bez przymusu żadnego, bez poczucia obowiązku. No jak to nie daje, że się dzieje, jak tak można? Bez żadnych takich. No. I to jest przykład wzięty tutaj, mówię, od Jezusa. Poza tą zmianką nie ma nic, więc to była jakaś taka czysta sprawa. No przyszła pani, okazało się, że jest milionerką, że żona milionera i mu zaproponowała, że ona będzie dawać, kupować te chleby, ryby i co tam jedli po drodze i płacić za gospody po drodze, żeby mieli gdzie spać. Czasem nie mieli, różnie. Ale ona służyła z tych majątności. No. Więc to jest takie coś. No, jaki jeszcze wniosek z tego płynie? Że, ja wiem, od drugiej strony, żeby akceptować pieniądze od kobiet, tak? Że honor, że chrześcijanin, no niestety, nie za bardzo może być człowiekiem honoru w takim konserwatywnym ujęciu, bo ich, jeżeli mistrz nie był człowiekiem honoru, no to tym bardziej uczeń. Jakoś ten honor przeszkadza, nic nie daje i w ogóle jest bez sensu, nie jest wzięty wcale z Biblii, nie jest kompatybilny z Biblią. To właśnie konserwatywne podejście o tym, że mężczyzna ma utrzymywać kobietę, a odwrotnie już nie, okazuje się w ogóle sprzeczne z tym, co robił Jezus teraz. W ogóle sprzeczne, nie że nie po drodze, tylko wprost sprzeczne. Bo jeżeli tak jest, to Jezus nie mógł brać pieniędzy od kobiet, a brał, był utrzymywany. I jego uczniowie też. I zgadzał się na to. No to... I nie widział w tym jakoś nic takiego oburzającego. No, natomiast współczesny, taki konserwatywny chrześcijanin to powie, no może, ale to tak jakoś tak, nie tak powinno być. No hello, sekundę, jak nie powinno być, jak Jezus to robił? Nie powinno być, to co, wiesz lepiej od mistrza, jak się zachowywać? W sprawach pieniędzy kobiet i mężczyzn? No ja wiem, ja nie wiem. No więc trzeba skończyć z konserwatyzmem takim finansowym, że mężczyzna, kobieta, role społeczne, wcale one nie są takie oczywiste. Dla Jezusa nie były te role społeczne oczywiste. Specjalnie. Jakoś tutaj wynika. Albo ja czegoś nie rozumiem. Ale tu jest dosyć wprost o tym, więc nie wiem, czego ja tu mogę jeszcze nie rozumieć. Chyba... Nie wiem, co tam się okazało, że to nie była naprawdę kobieta, co utrzymywała, czy co, że jej rola była żadna. No nie, no była jej rola ważna. No chodziła za Jezusem, zamiast siedzieć z mężem w ogóle. I Jezus zamiast ją odesłać do męża, no jakby Jezus był takim konserwatywnym chrześcijaninem, to by powiedział tak. Po pierwsze, nie łaź za mną, bo masz męża. To jest nieprzyzwoite, żeby kobieta za mężna chodziła za jakimś rabinem jeszcze 12 innymi facetami, kiedy ma męża. Jak chcesz przyjść, to przyjdź razem z mężem. I tak wielu dzisiejszych chrześcijan mówi, ja słyszałem. Hej, w regulaminach różnych imprez są takie różne dziwne, takie właśnie, że kobieta razem z chłopami sama, to nie. A jak ma męża, to już w ogóle. To przecież to cudzołóstwo praktycznie. Więc Jezus by ją odesłał, jakby był takim konserwatystą, do męża i siedzieć z mężem. No. Po drugie, jak chcesz mi dać pieniądze, to niech twój mąż przyjdzie i mi da pieniądze. Bo kobieta to... Nie ma, nie, to jest nie tak, żeby kobietę utrzymywała w ogóle. Te. Ja bym był super konserwatystą, to by w ogóle z nią nie rozmawiał. Tylko powiedział, nie, przyjdź z mężem, przyjdź z mężem. Tak samemu to z kobietą nie. Więc Jezus był, okazuje się, w ogóle niekonserwatywny. Był antykonserwatywny, był jakimś lewakiem w ogóle. Jak się patrzy na to, jak on postępował. Jak się porówna to, jak Jezus postępował, z tym, jak Jezus powinien postępować, gdyby był takim prawicowym chrześcijaninem, no to się okazuje, że Jezus jest lewicowym chrześcijaninem. W ogóle można mieć wątpliwości, czy on w ogóle wie, o co chodzi w tym całym chrześcijaństwie. W ogóle, jak on się zachowuje tu z kobietą, pieniądze bierze, utrzymuje się.
kobieta zamężna za nim łazi w ogóle. Ludzie, co to jest? Masakra. No, ale wnioski dla nas płyną z tego, że może Jezus był trochę inny niż go tacy zakonserwowani chrześcijanie przedstawiają. No, na pewno był inny, okazuje się. Kwestia pieniędzy jest inna niż się w kościołach, to pokazuje. I utrzymywania ludzi działających, prowadzących jakąś tam działalność chrześcijańską, ogólnoludzką. Finansowanie ich przez system patronowania jest jak najbardziej wskazany. Jezus sam to robił, apostołowie to robili, oprócz Pawła, który się upierał, żeby samemu pracować, ale podkreślał, że nie musi. On to robi z własnej woli, żeby jakby... on się tak czuł taki gorszy przez to, że kiedyś prześladował chrześcijan i chciał jakoś to tak, nie wiem, odpracować trochę jakby, że nie być obciążeniem dla innych. Może Paweł trochę nie rozumiał mentalności też ludzi, psychiki, bo to nie jest obciążenie dla ludzi, może wtedy było, ja też nie wiem do końca, ale kiedy człowiek daje drugiemu na coś dobrego, on nie czuje się obciążony, on czuje się jakby, że ma przywilej dać komuś, że się czuje, że to jest takie dla mnie, że ja się cieszę, że daję, dla mnie to jest satysfakcja, ja chcę dawać, to jest dobre uczucie, to nie jest, że ja, o dobra, nie da, niechętnie. No. Paweł jakoś tak się spodziewał, że ludzie nie chcą dawać, może i nie chcieli, ale myślę, że no może byli chciwi i skąpi, ja nie wiem, w końcu Żydzi wszyscy tam wtedy byli, ale nie sądzę tak naprawdę, myślę, że trochę nie rozumiał, bo był po tamtej stronie biorącej pieniądze, nie? Pracującej i biorącej finansowanie. Jakby było tamtej pierwszej strony, to by może widział też, jak to wygląda z obu stron. A myślę, że on był tylko z jednej akurat. Chociaż nie był, bo pracował tam namioty, ale nikomu chyba nie dawał. Ja nie wiem, może dał. Wszystko jedno, no, najmniej ważne to teraz jest. No. W każdym razie system jest dobry takiego finansowania. Są też takie koncepcje, że jak ktoś prowadzi jakąś działalność, jest pastorem albo tam, nie wiem, dziećmi się opiekuje i staruszkami i coś tam robi, to powinien sam pracować i się utrzymywać z tego. Ludzie! A kiedy on to ma zrobić? To co, Jezus też powinien siedzieć i pracować i jeździć gdzieś tam? Ja tak kiedyś robiłem. Wyjechałem sobie na rok do Oświęcimia, tam 1998, 1997, coś koło tego, ale że właśnie jakoś nie miałem systemu finansowania, żadnych patronów czy coś, no to najpierw se zarobiłem. No ale to było, no okej było, bo czuję się niezależny i da się to zatem zrobić. Zarobiłem se tam 12 tysięcy, po roku takiego pracy, projektu odłożyłem i pojechałem mieszkać. I się sam finansowałem przez to. I przez rok tam gadałem z... Kurczę, strasznie dużo ludzi. No, po prostu przychodzili do mnie ciągle, codziennie gadałem, czytać mi Biblię i wszystko, co tam się da. Taka jakby... No, to głównie po to pojechałem, żeby mieć kontakt z ludźmi, pomagać, gdzie się da. W takich kwestiach no niematerialnych, nieżyciowych, znaczy życiowych, tylko takich, no, jak to się ładnie mówi, duchowych, rozwojowych, takie, no. Byłem trenerem osobistym. No, w każdym razie, ja powiem, nie wiem, chciałem być dyspozycyjnym przyjacielem. Już, że to tak nazywam. Żeby mieć czas dla ludzi, żeby se gadać. Jako ktoś tam ciut lekko, leciutko mądrzejszy, się przydać innym. No i finansowany powinienem być, zgodnie z tym, co tu jest z Biblią, przez ludzi jakichś tam, którzy są milionerami najlepiej. Ale nie byłem. Bo się żaden taki nie znalazł. Tylko dlatego. Po pierwsze. Po drugie, dlatego, bo sobie... Ja miałem wtedy tą koncepcję, że najlepiej to być samemu, samowystarczalnym, samemu się utrzymywać, święty spokój. Mogę wtedy robić też, co chcę, nie ma nacisków. O. Ale nie wziąłem pod uwagę tego, że najpierw przez ten rok musiałem siedzieć nad projektem i ostro pracować, żeby sobie te pieniądze zaoszczędzić. I przez ten rok mogłem się zajmować właśnie tym samym, tym, co robiłem przez następny rok. Czyli właśnie być dla ludzi i przydać im się do czegoś. Ale nie, przez ten rok musiałem pracować. No, bez sensu trochę. Zmarnowała się połowa mojego czasu. Te 2 lata mogłem przeznaczyć, gdyby mnie ktoś tam finansował na robienie czegoś pożyteczniejszego, czego zresztą nikt inny nie chciał wtedy zrobić. Dlatego ja wziąłem się do tego Oświęcimia, bo tam było pełno ludzi, którzy jeździli na obozy chrześcijańskie i co, no i przez 10 dni gadali z ludźmi, dowiedzieli się to i tamto z Biblii, a potem zostali sami. No i trochę słabo. No tak chciałem dalej z nimi gadać, nie? I czytać czy coś.
No i mówię, nikt nie za bardzo chciał tam być z nimi na stałe, więc w końcu wkurzyłem się i poszedłem sam. No ale mówię, zasada działania powinna być troszkę inna, że ci ludzie nie powinni się sami finansować. No, więc tyle chyba wniosków. Jaki jeszcze? Nie wiem. Aha, że Biblia jednak jest realistyczna i że Jezus robił kupę i musiał za coś płacić rachunki i już teraz wiemy, kto za niego płacił. Jakieś panie. Czyli Jezus był bezwstydny w ogóle. Tutaj w takich kwestiach nie miał honoru. Nie zachował się jak prawdziwy, honorowy Polak. Polak, katolik, co za niego kobieta płacić nie będzie. Za Jezusa będzie, jeszcze za uczniów Jezusa będzie i jeszcze kobieta, która zostawiła męża w domu, żeby na to wszystko zarabiał, a ona wzięła i zapłaciła. I jeszcze ten ktoś służy Herodowi, który w ogóle jest wrogiem, a on i tak wziął pieniądze od wroga przez kobietę, która chodziła, zostawiła męża w domu. Dajcie spokój! Co za masakra! Aż się dziwię, że nikt tego Jezusowi nie zarzucał w tamtych czasach. Pewnie nie wiedzieli po prostu, jak jest finansowany. Więc dlatego mu nie zarzucali. Ale jakby wiedzieli, to ja się założę, żeby było, że ty co z ciebie zarobi? Kobieta cię utrzymuje. Jeszcze chodzą do ciebie jakieś niezamężne kobiety. Na pewno były takie oskarżenia. Gdzieś tam. Ale pewnie nie wiedzieli. No, Łukasz wiedział, bo z nimi łaził. To był kronikarz, który tam łaził między nimi. Był jednym z tych uczniów właśnie. Więc widział, rozumiał, co się dzieje. On był takim rzeczowym, bo to ten Łukasz, który był lekarzem i jednocześnie Dzieje Apostolskie pisał Ewangelię Łukasza. Widać, że on pisze to tak bardzo skrupulatnie, rzeczowo, trzyma się faktów, docieka. Taki porządny dziennikarz, historyk, lekarz przy okazji. Także kupę dobrej roboty też on zrobił. Za pieniądze żony Chuzy, który pracował u Heroda. Wszystko to za jej pieniądze. No, taka ważna kobieta, zapomniana. Wyciągnijcie sobie wnioski, jakie chcecie, ale ciekawe, nie? Nie jest ciekawe? Jak od razu Biblia jest realistyczniejsza, jak się już wie, kto kogo finansuje, nie? No, dobra. To dzięki za słuchanie i do następnego razu, jak będę trochę zdrowszy, bo mam katar, gardło mnie boli. No, muszę teraz wypić miód. By the way, jak ktoś chce być patronem, to jest bardzo dobry pomysł, żeby być patronem Odwyku i innych rzeczy, które dookoła tego robię. Można wejść na patronite.pl/odwyk, coś takiego. Nie wiem, ale na stronie odwyk.com gdzieś są informacje, więc dzięki wszystkim patronom, którzy jesteście, bo to dokładnie tak jak żona, jak Joanna, żona Chuzy, to dzięki wam ja mogę robić różne rzeczy. Kupę rzeczy. Dużo efektu jest tej roboty, więc akurat fajnie. Plus. Dzięki. Pa.